Siemanko moi drodzy, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wielka chwila dla rozwoju tego kanału i film, który na pewno przejdzie do historii tego kanału. Film, którego na pewno nie zapomnę, czyli dzisiaj otwieramy pierwszą paczkę od widzów. Tak jest, dobrze słyszycie, dostałem pierwszą paczkę od widza, czyli kolejny poziom w rozwoju tego kanału. No i tak, ogólnie to tej paczki za bardzo nie chciałem przyjmować, bo kurczę, no mówię, z jakiej racji ktoś ma mi coś dawać za darmo? Mówię, nie, no nie bardzo, no po co, kurczę, no nie będziesz mi tego dawał za darmo, ale koniec końców stwierdziłem, że w sumie, no skoro ta osoba nalega, no to przyjmę tą paczkę. No i tak, w tej paczce prawdopodobnie znajdują się części do komara. Jakie części do komara? Za chwilę tego wszystkiego się dowiecie. Otworzymy sobie tą paczkę, miejmy nadzieję, że będą tam faktycznie te części, nie będzie tam żadnej bomby i że przeżyjemy do końca tego odcinka. Także co, ja wam tylko przypominam, że na 2000 subskrypcji robimy sobie konkursik, także strzelajcie łapki w górę, strzelajcie subskrypcję, komentujcie i bierzemy się za otwieranie. No i tak ta nasza paczuszka się prezentuje, ale zanim jeszcze ją otworzymy, wbijajcie na Instagrama do Mateusza, czyli do osoby, która wysłała mi tą paczkę, do szanownego widza. Tutaj się wyświetli nazwa do jego Instagrama, wbijajcie, obserwujcie, dawajcie mu serduszka pod zdjęciami, tak chociaż w ramach takiego małego podziękowania, także otwieramy. Jeszcze sobie posłuchajcie, tutaj nie słychać żadnego cykania, żeby nam jakiś minutnik odliczał czas do wybuchu bomby, ale też kurczę, może być tak, że zapalnik jest zamontowany tutaj pod tą folią albo pod kartonem, jak otworzymy to pierdolnie. Ale nie no, kurde się śmieję przecież. Zobaczmy co tu jest. Mogę wam powiedzieć, że są to klamki do komara. Oryginały, czyli zakończone na płasko, a nie takie z tą kulką, jakie mamy, już wam pokazuję. Otwieramy i uwaga, ostatnia taśma i jebut, bomba. No i pięknie dwie klameczki do komara, ładne, fajne, takie zakończone, tak jak być powinny, bo u mnie jedna jest taka, druga jest z kulką. No i w sumie co, wystarczy je troszeczkę tam wyczyścić, a tak na upartego to może nawet nie trzeba byłoby ich czyścić, chociaż tutaj widzę, że już ktoś się chyba kiedyś potraktował boszem, ale to jest tam szczegół, sobie to ogarniemy, na pewno to wypolerujemy i zaraz będziemy montować do komara. No kartonik, pusty kartonika wam chyba nie muszę pokazywać. Także jeszcze raz wam tylko przypomnę, wbijajcie na Instagrama do naszego sponsora, kurde, klamek i bierzmy się za polerowanie. W sumie to spróbujemy je najpierw może takim włóknem wyczyścić, zobaczymy czy ta rdza puści coś, jak nie to papierek i sobie polecimy. Najlepiej pewnie by było dać je do chromowania, byłby najlepszy efekt, no ale teraz kurde dać je do chromowania i czekać aż się zrobią i nie wiadomo też jak wyjdzie to chromowanie, chyba lepiej sobie je polerować i ewentualnie jeszcze bezbarwnym lakierem zabezpieczyć. Myślę, że jak zrobimy tym włóknem to będzie spoko. Kurde, wam powiem, że tak się teraz pobawiłem trochę tym włóknem. Tą troszeczkę sobie doczyściłem, w miarę ono już ładnie wygląda. Tutaj szkoda, że do środka się nie dało dojść. Znaczy, może jeszcze to w sumie ogarnę, jakoś się śrubokrętem coś gdzieś tam topchnie wejdzie. Ale tak jak się przypatrzyłem, to te klamki, one nie są chromowane, a przynajmniej na pewno ta nie jest chromowana, bo tutaj są ślady, że ewidentnie ktoś się bawił jakimś tam boszem czy jakąś szlifierką. Więc tą klamkę na pewno sobie możemy teraz spróbować wypolerować na mokro. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jaki będzie efekt, bo ja myślałem, że to jest chrom i stwierdziłem, że szkoda ściągać chrom, ale widzę, że niepotrzebnie się obawiałem, także co, bierzmy się za polerkę. Najpierw sobie to zjadę troszeczkę na sucho papierem 400, a następnie pobawię się z tym na mokro. Także co, żeby tutaj nie zamulać i nie zanudzać, łapcie przyspieszone tempo. Dobra, no i jakieś pół godziny później uzyskaliśmy taki oto efekt. Czy jestem zadowolony? No kurwa, no pewnie, że jestem zadowolony. Przyłożyłem się głównie do jednej klamki, tą tak tylko trochę przeczyściłem tym włóknem. A dlaczego? A dlatego, że tak, stwierdziłem, że no co, potrzebuję w sumie tylko jedną klamkę, no bo jedną już do komara mam założoną, oryginalną, taką, znaczy oryginalną, nową, taką samą jak tą. W sumie też jest ładna, świecąca, dużo od tej się nie różni.
No tak, założę tą, no to już będę miał dwie i stwierdziłem, że tą jedną zostawię sobie, bo gdzieś tam w sklepie widziałem chrom w sprayu i spróbuję na to położyć właśnie ten chrom w sprayu. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jaki będzie efekt tego chromowania, więc stwierdziłem, że na razie nie czyszczę, chociaż pewnie trzeba będzie jakoś tą powierzchnię tutaj przygotować do położenia tego chromu, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Także co, teraz co, bierzmy się za montaż tej naszej klamki. No to co, musimy zdjąć tą klameczkę. Ta druga jest, tak jak powiedziałem, nowa. Wiadomo, że ta nowa jest w lepszym stanie niż tą, co teraz zrobiliśmy. Myślę, że efekt jest bardzo porównywalny będzie. Zobaczymy, zaraz to przełożymy. Cyk. Dobra. Przykładamy to. Kurwa, wiedziałem, że nie tą klamkę zrobiłem. Bo ta powinna być tu. A ta powinna być tu. No to dobra, no to co, no to wyczyszczę jeszcze tą klamkę, żeby był teraz spokój, żeby to już w sumie wyglądało jak należy. Kolejne pół godziny później mamy taki oto efekt, czyli wypolerowanie kolejnej klamki. Jestem tak samo zadowolony, jak i w poprzednim wypadku. W sumie to nie wiem, no po prostu nie pomyślałem, że przecież te klamki to są dwie różne. No i w sumie zrobiłem tamtą, ale kurde, przynajmniej mamy już dwie wyczyszczone, ale tak czy siak tamten chrom, tak jak powiedziałem, będziemy sobie testować. Tutaj możemy przejść sobie powoli do montażu. Klamkę, powiedzmy, skręcona. Wczepię sobie teraz naszą linkę na dole do hamulca. Dobra, i klameczkę naszą mamy zamontowaną. Ładnie wygląda. W sumie jakieś tam, nie wiem, czy wy widzicie to dobrze, czy nie, ale jakiejś tam wielkiej różnicy nie ma. Wiadomo, że różnica jest na pewno, bo to jest chrom, to jest polerka, ale myślę, że wygląda to lepiej niż jak było. Także co, jeżeli mamy to zamontowane, no to co? No to teraz wypadałoby się może jeszcze gdzieś nim przejechać. Zauważyłem, że kurde, podczas jazdy wyskakuje pierwszy bieg. Nie zawsze. Zdarzy się to raz na jakiś czas, ale jednak ten pierwszy bieg wyskakuje. No i teraz pytanie dlaczego? Czy trzeba coś się pobawić u tej linką, poregulować? Bo wam powiem, że chyba coś tu ostatnią chwilę kręciłem się, bawiłem przy tej lince i może po prostu źle to ustawiłem i dlatego ten pierwszy bieg wyskakuje? A może gdzieś indziej leży przyczyna, więc dlatego tu dzisiaj gdzieś się blisko przejedziemy, nigdzie daleko nie będziemy jeździć, przetestujemy, czy da się coś zrobić z tym pierwszym biegiem. No i kopka jeszcze, kurde, nie została zrobiona, jakoś się nie mogę do tego zmobilizować, ale myślę, że z czasem sobie tą kopkę ogarniemy. Także co, odpalmy i zobaczmy, jak jest z tą jedynką. Mamy pierwszy bieg. No i wyskoczył. Już jedynka wyskoczyła i teraz pytanie dlaczego? Spróbujemy sobie tą linkę trochę tutaj naciągnąć. Zobaczmy teraz, czy wyskoczy, czy nie. I znowu wyskoczyło. Może nam się ta klamka nie zabezpiecza tutaj, kurde. No tu delikatny luz jest na tych, kurde, rowkach zabezpieczających. Zobaczcie, ta klamka delikatnie się rusza, ale to nie jest beton, żeby to, kurde, sztywno stało. Więc ja myślę, że ten luz to jest taki dopuszczalny. Próbujemy może jeszcze trochę tą linkę naciągnąć, ale też wiecie, no za bardzo to tu nie ma co naciągać, bo za chwilę nie będzie regulacji w ogóle. Jadę specjalnie z jedną ręką, żeby zobaczyć, czy wyskoczy ten bieg, czy nie. I też tak powoli. O, i teraz wyskoczył. Musimy podjechać sobie do garażu i zdjąć ten boczek, zobaczyć, jak tutaj wygląda ta linka. Dobra, powiem wam tak, coś tam ogarnąłem, na razie jest dobrze, ale czy będzie to na pewno działać, to się zaraz, wiadomo, pokaże. Zobaczymy jeszcze tylko, czy drugi bieg mi wejdzie. Bez problemu. Dwójka też nie wyskakuje. Sprzęgło wszystko działa. Zawrócimy i zaraz wam pokażę, co tutaj zrobiłem.
A więc tak, tutaj poszedł taki patencik, że pod linkę podłożyłem taką podkładeczkę, malutką taką tulejkę, żeby troszeczkę bardziej nam ten bieg wyciągało, no i w sumie się sprawdziło, no bo działa, nie wyskakuje ta jedynka, tak jak to przed chwilą było. No i miejmy nadzieję, że to nam pomoże, że to było to, ale żeby być pewnym na 100%, bo ja to nigdy na 100% nie jestem pewny po tych naprawach, czy to pomaga. Będziemy musieli sobie zrobić jakąś dłuższą jazdę, gdzieś tam się powiedzmy na asfalt przejechać, ale to już sobie zrobimy w następnym odcinku, sobie to przetestujemy, czy moja teoria się sprawdziła, czy nie. No miejmy nadzieję, że tak. Także jeżeli wam się spodobało i was nie zanudziłem, wytrwaliście do tego końca, strzelcie łapkę w górę, strzelcie subskrypcję, bo na 2000 subskrypcji robimy sobie konkursik. Pamiętajcie też, aby napisać komentarz, czy może coś lataliście swoimi ostatnio motorkami, a może coś grzebaliście. Dawajcie znać o tym wszystkim w komentarzu. Także na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!